I zapraszam Lwy. A zobaczmy, co u Was słonecznego będzie chciało się pokazać. Na razie póki co pokazała się, słuchajcie, pod słonem wieża. A więc ktoś z Was, bo tak też czytam te sygnały, które się pokazują z pod spodu, a więc z tego stosowania kart. I taki też język, taką też komunikację obrałam z kartami, że one też pokazują to, co gdzieś być może jest stanem obecnym lub jakąś emocją, która gdzieś komuś na daną chwilę towarzyszy. Pamiętajcie, czytania są ogólne, nie są do wszystkich, też nie wszystkie wątki są tutaj poruszane. Ten najważniejszy, że te, które gdzieś tutaj się sfokusują, przyciągają, będą poruszone. Jeżeli energia wyda Wam się zbyt rozproszona, to też dlatego, że być może zaglądają tu osoby, które zaglądają sporadycznie albo właśnie gdzieś przypadkowo się pojawiacie na kanale. Pamiętajcie, im częściej, im bardziej też zaznaczacie swoją obecność, tym bardziej to także te czytania będą kierowane do Was i będą ściągały Waszą wibrację. Słuchajcie, ta wieża pokazuje, że może ktoś jest w takiej rozsypce gdzieś, w takim poczuciu gdzieś tego właśnie pioruna. Ona nie oznacza czegoś złego. Może to być przeprowadzka, może to być zmiana pewnych struktur, tych wewnętrznych, tych zewnętrznych, tego, co jest też tym bodźcem takim napędzającym całą resztę. Dla niektórych kwestie materii tutaj się pokazują, ale też i uczuć lub w tej materii uczuć gdzieś powiązanych spraw. Wielu lub kilku. Zerknijmy, jak dla Lwa będzie chciał się przedstawić miesiąc maj. Piękny to miesiąc, najpiękniejszy, mój ulubiony. Maj dla Lwa, a więc co jest dla Was wyzwaniem w kwestiach tej przyziemności, tej codzienności, tej materii otaczającej Was każdego dnia? Dla Lwa, co jest wyzwaniem dla Lwa w maju? Co w tym wyzwaniu stanowić może trudność? Co jest trudnością w maju dla Lwa? Co jest radą? Co jest, słuchajcie, w miłości wyzwaniem dla Lwa? Wyzwanie dla Lwa w miłości w miesiącu maju. Co jest trudnością i co jest radą? Rada dla Lwa w maju na sprawy uczuciowe. Pod spodem, słuchajcie, piękna karta Króla Buław. Króla Buław, który taki jest trochę pohamowany przez rycerza denarów. A więc powiem tak, gdzieś w tle energia ognia, energia Wasza, energia tego wszystkiego, co jest takie decyzyjne, silne, mocne, chętne do współpracy, do działania. Dla niektórych powiem tak, pobudzanie czy przyspieszanie tego, co gdzieś wzrostem na pewno finansowym dla niektórych może być. Dla jeszcze innych mogą to być kwestie przyspieszania tego, co Wam się należy, co gdzieś stanowi, nie chcę powiedzieć, że zwrot kosztów, ale jakaś, słuchajcie, jakaś nagroda może dla kogoś się tutaj szykuje, która jest może spóźniona, może jakaś, słuchajcie, gratyfikacja finansowa dla kogoś także. Słuchajcie, wyzwaniem dla Was w tym miesiącu w kwestii tej przyziemnej, materialnej, czy też tego, co codziennością jest, jest sprawiedliwość. A więc w tej sprawiedliwości, no właśnie, chodzi o uczciwość, chodzi o sprawiedliwość, chodzi o poczucie tego sensu, tego, co jest równością, bezstronnością i niekiedy właśnie rozliczeniem. Też taką prawdą, równowagą i prawidłowością tego, co w tej materii za chwilę się też pokazuje. Bo trudnością dla Was w tym wszystkim może być to, żeby czuć faktyczny przypływ, żeby czuć tę wolność, tę swobodę, tę taką nieograniczoną energię możliwości. Nie wiem, w jakiej jesteście w tej chwili pozycji, bo tak jak mówię, jest to czytanie ogólne, natomiast mogą być to też sprawy związane z tym, co prawem po prostu gdzieś dla kogoś jest. Jakieś kwestie urzędowe. I wyzwaniem ten miesiąc może być dla Was to, żeby właśnie poczuć to, że się da, że można, że jest lekko, że jest łatwo, że to wszystko idzie, płynie i jest możliwe. Macie ku temu dużą energię, bo wtedy, tak jak powiedziałam, pokazał się rycerz Buław, a więc umiejętność
versus siła. No pewność siebie, słuchajcie, pewność siebie, nieustraszony charakter i pewna niecierpliwość może Was gdzieś tutaj charakteryzować. Dlatego, jeżeli już słuchacie i Was to denerwuje, co słyszycie, bo być może właśnie czujecie, że taki gdzieś dysonans, ja już czuję, że może komuś się nie podobać, no bo jak to mnie się nie uda, mnie się uda wszystko. I oczywiście piękne nastawienie, fantastyczna energia do tego, żeby poszukiwać najlepszych sobie rozwiązań, ale też pamiętajcie, że dzięki pewności siebie i tej intelektualnej także mocy poprzez zastosowaną przezorność względem innych, innych kroków, innych osób, możecie w pewien sposób nadać sprawom odpowiedni bieg. No i tutaj potrzebna jest gdzieś niepośpieszność w tym wszystkim, a nawet można by powiedzieć pewne wycofanie. No i właśnie tutaj w tym wycofaniu gdzieś się pokazuje dla Was to wyzwanie, ta trudność, że w tej stabilizacji tego udoskonalania, tego poczucia komfortu, czy tego osiągnięcia może być nie wszystko możliwe, nie wszystko da się w tym miesiącu załatwić lub nie wszystko da się właśnie w taki sposób wielowymiarowy i obfity lub inaczej. Może nie tyle, że się nie da, bo nie lubię takich stawiać tez, ale może być ciężko dla niektórych z Was, żeby to wszystko, co byście chciały, już otrzymać, no i żeby to było takie właśnie łatwe, miłe i przyjemne. Dla niektórych trudnością w tym miesiącu może być to, że zbyt okazałe cele okażecie sobie, postawicie sobie bez jakichś takich stosownych, konkretnych efektów. No i to poczucie szczęścia, żeby je czuć, żeby nie czuć dysonansu, żeby czuć jakiś konkretny sobie założony plan. Ale to też może być, słuchajcie, pamiętajcie, w kwestii innych osób, a więc ta materia tutaj tej sprawiedliwości, tej uczciwości, tej prawości może dotyczyć tego, żeby to wobec Was było zastosowane wszystko tak doskonale i w pełni, jakbyście sobie życzyli. Żeby czuć, żeby wiedzieć, żeby mieć to poczucie takiej nie tyle równowagi, ale takiego fair play gdzieś akcentu w tym wszystkim. A więc gdzieś zważajcie na to, co może Was ominąć, co gdzieś może być no właśnie za plecami powiedziane lub gdzieś poza Wami zadecydowane, bo też tak się może tutaj dla niektórych pokazywać taki akcent. I radą na to wszystko jest, słuchajcie, taka piątka inspiracji tu jest pokazana. To jest tak naprawdę piątka buław, a więc często jest to karta takich konfliktów. No ale ta karta absolutnie nie zachęca Was do tego, żeby być skonfliktowanym. Natomiast może mówić o tym, żebyście we współtworzyli przestrzeń, a więc żebyście ją budowali, scalali lub też wręcz bym powiedziała udoskonalali te nierówności czy te dysproporcje, które w innych drzemią. A więc to, czego oni nie wiedzą, a Wy wiecie i potraficie zrównoważyć, wykorzystajcie to w tę dobrą stronę. Pamiętajcie, jest to kanał dobrych wibracji i tak naprawdę takiego budowania w nas świadomości, że to, no, co się pokazuje nawet jako zły znak, czy jako taki niekorzystny, chociaż tutaj nie ma złych znaków, tylko są informacje, które mogą być lekko hamujące. Ale tutaj zobaczcie, jak ta karta pięknie wygląda. W innych taliach ona jest bardzo taka skupiona na agresji, na takim jakimś przemocy, ogniu. Tutaj są fantastyczni ludzie, którzy pokazują lustra. I pamiętajcie, że to, co robimy wobec innych, czy to, jak działamy wobec innych, no odbija się na nas i to samo odbijamy na innych, co nam gdzieś nie leży lub czego nam brakuje. Tutaj pokazane jest w fajnych akcentach wielu różnych płaszczyzn, wielu różnych perspektyw. No i to też chodzi o te perspektywy, więc radą dla Was jest to, żeby widzieć coś z różnej perspektywy, żeby się nie zawieszać, nawet jeżeli ktoś postąpi wobec Was lub będzie próbował gdzieś pewne rzeczy ograć, okrasić tą właśnie swoją niewiedzą, która na Was będzie rzucała jakieś światło niewiedzy, czy jakiegoś pośpiechu, takiego dyskomfortu właśnie w akcencie braku, czy też radzenia sobie z tym, żeby ten komfort odnaleźć, to pamiętajcie, że to, w czym możecie odnaleźć spokój, jest w drugim człowieku, a więc postarajcie się to wyjaśnić, postarajcie się to przedyskutować, starajcie się także z nim popracować na bazie tego, co tym ogniem waszym i umiejętnością władania jest. A więc świetnie sobie dacie radę, drogie lwy, i nie ma się czego obawiać, natomiast podejdźcie do sprawy bardziej psychologicznie lub bardziej lajtowo, bardziej tak filozoficznie, nie zawieszając się na słabościach innych, tym samym nie obciążając zbytnio siebie. Czas będzie pracował na Was i z korzyścią dla Was, także pamiętajcie, żeby wykorzystywać dane Wam możliwości, żeby ten komfort sobie polepszać i samemu go sobie tworzyć. A więc dużo bieli, dużo błękitu również, może to też jest taka informacja. Zobaczcie, jakie piękne słońce wyszło, a więc właśnie rozjaśni się to wszystko, co
co tą przestrzenią gdzieś może skumulowaną. W tym miesiącu może się wydawać, że gdzieś się jak bąk kręcicie w jednym punkcie, tak jak ja w tej chwili nie mogę też dobrać pewnych słów, żeby to wyjaśnić, co czuję, a pamiętajcie, znaki, sygnały są wszędzie. I tutaj fajny jest ten rozpraszacz, a więc właśnie te lustra, więc dodajcie sobie światła, otwórzcie okna, wpuśćcie świeże powietrze i nabierzcie dystansu do tego, co tą, tak jak powiedziałam, energią przestoju czasami lub takiego skumulowania może się wydawać, aby się wyzwolić, aby poczuć niezależność i ona Wam jest tutaj także proponowana, aby przekierować energię z tego, co jest czasami niezaspokojonym czy opóźnionym procesem, pragnieniem, na to, co jest i nie współzawodnictwem, a wspólną pracą nad energią, wspólną materią tworzenia czegoś o nowe być może wzorce, o nowe być może perspektywy. A w miłości z kolei pokazuje Wam się wyzwanie jako paść buław. A więc wyzwaniem dla kogoś będzie może to, żeby gdzieś pojechać, coś zrobić, odnowić jakąś znajomość albo jakiś kontakt wprowadzić. A zwłaszcza, że pokazuje mi się obok szóstka kielichów i to tak gdzieś nawiązuje do tego, co też miał rak, a więc jakieś tęsknoty, jakieś nieprzepracowane sprawy, jakieś no właśnie poczucie potrzeby tego, że gdzieś jest może lub było fajniej i że coś się nawet utraciło, a można byłoby to gdzieś odbudować. A więc powiedziałabym, że wyzwaniem dla Was w tym miesiącu jest to, żeby odwagą zmieniać siebie, żeby w odwadze i takim no takiej inwestycji w siebie też spróbować wejść w nową sobie jakość. No i ta jakość tutaj się pokazuje w tej dziewiątce kielichów, a więc tego, że wibrujecie, że wibrujecie, że podnosicie swój poziom do tego, co jest lepszą emocją, dbaniem o siebie, taką też trochę taką nutą rozpieszczania gdzieś w tym wszystkim. A więc dążcie do tego, co jest romantycznym spełnieniem, do tego, co jest postępem, tego, co też dobrą wolą i życzliwością ku obfitości dla Was jest. Nie zawieszajcie się na tym, czego nie daje, co nie daje Wam poczucia jakiegoś, słuchajcie, komfortu, czy zabiera Wam czas na to, co było niespełnione. Dążcie do tego, co jest teraz i tu, co daje Wam możliwość, żeby to zrealizować, żeby nie myśleć o tych deficytach, ale myśleć o tym, co jest progresem. Taka jest rada dla Was. Może ogólnie, słuchajcie, pokazuje się tutaj ten miesiąc, natomiast ja powiem w ten sposób. Nie czuję tutaj jakiegoś, słuchajcie, ciężaru, kłopotu, tylko bardziej rozproszone energie. Jednym lwom będzie towarzyszyła chęć podróżowania, chęć zdobywania, chęć przygód, takiego gdzieś no, poweru, czy też zdobywania, być może podbijania gdzieś tego świata o to, co jeszcze niepoznane lub gdzieś zapomniane nawet. A dla innych, powiem tak, będziecie się skupiać i będziecie w tę stronę dążyć, aby zaspokajać swoje potrzeby i przede wszystkim kumulować energię wokół siebie. A więc bardziej możecie być biorczy w tym miesiącu, aniżeli oddający to, co w Was tym ogniem gdzieś już tutaj pokazane w tle jest. Ale myślę, że możecie mieć skłonność w maju do tego, żeby właśnie rozkochiwać w sobie, żeby przyciągać płeć przeciwną, żeby także być atrakcyjnym dla tych, którzy tej atrakcyjności może potrzebują atencji. Takie będziecie gdzieś może osoby wokół siebie kumulować, które też pamiętajcie, aby ich energią się nie karmić, aby tego nie przyciągać, co na czym nie powinniście budować swojej próżności. O tak powiem, dla kogoś. A więc tutaj też ta uczciwość, czy też to dobre serce jest pokazane, ale możecie gdzieś oddziaływać na innych, na te guziki naciskać, które w nich będą takie romantyczne emocje powodować. I teraz ważne, żebyście też, bo to jest Waszym wyzwaniem, aby gdzieś na tej małości, czy na tym flircie nie rozwijać, nie rozbudowywać jakiejś historii, która tylko flirtem dla Was jest. Pamiętajcie również o tym, że ta pewność siebie, która jest Waszym wyzwaniem, może działać także w drugą stronę, a więc wyzwaniem jest to, żeby nie być zbyt właśnie pewnym siebie, czy zbyt kapryśnym niekiedy, albo zbuntowanym. A więc tutaj taka, słuchajcie, energia w tych miłościach Wam się pokazuje, dla każdego trochę inna i czuję, że tutaj są jakby trzy grupy lwów, które każdego dotyczy inny problem. Ale niemniej jednak radą jest to, żeby połączyć się w tym miesiącu, czy poczuć połączenie ze swoimi prawdziwymi pragnieniami i trochę bez takiego patrzenia, czy też przywiązywania się do uznanych lub narzuconych Wam koncepcji szczęścia. A więc tak powiem, że tutaj możecie mieć dużą batalię gdzieś przed sobą niektórzy, żeby się wyrwać z tego, co jest
co Was więzi, co Was trzyma, co Was ukorzenia w tym poczuciu czasami złudnego lub bezpiecznego szczęścia, a co tak naprawdę nie wpływa na Wasze emocje. I o tym też mi mówi ta karta, więc to lewitowanie gdzieś tutaj jest dla Was radą, aby się trochę odbić od tej przyziemności, żeby troszeczkę pomyśleć o tym, co ma większą wartość, co jest takim faktycznym dla Was diamentem, co nie jest tylko błyskotką, ale emocjonalnym, emocjonalnym takim oceanem tego szczęścia, które tutaj widzicie. Taki to macie horoskop. No, nie wiedziałam, czy w tą stronę on pójdzie. Słuchajcie, zobaczmy, co jest jeszcze afirmacją dla lwów. Afirmacja dla lwa na miesiąc maj. A pokazały Wam się dwa przesłania. Jedno z nich to wiara w moje przewodnictwo duchowe daje mi bezpieczeństwo i wolność kontynuowania marzeń. Nawet jeśli jeszcze nie wiem, jaki będzie ich rezultat. A drugie przesłanie, które Wam się pokazało, to jest dobrze. Czuć się dobrze po prostu, a więc właśnie, no bardzo, bardzo, słuchajcie, i kolorystycznie, i przekazem potwierdzone to, co powiedziałam, a więc tutaj dziś chodzi o to, żeby się czuć dobrze, a więc chodzi o ten komfort, który sami, za który sami jesteście odpowiedzialni, mówimy o tych emocjach, no bo reszcie, a w kwestii materii ten miesiąc mówi po prostu daj innym szansę, czy też naucz ich patrzeć w tej perspektywie lepszej, którą Ty już znasz, którą Ty widzisz. A jeszcze kierunek tego miesiąca dla lwów. Kierunek miesiąca dla lwa. Kierunek na maj. Jaki kierunek maj chcę Wam pokazać? No i właśnie, komunikacja. A więc komunikuj się swobodniej z innymi. Mów wyraźniej, mów głośniej. I masz prawo, pamiętaj, drogi lwie, do bycia wysłuchanym. A więc to jest gdzieś ten właśnie komfort współtworzenia, współistnienia, współdecydowania. Także dla kogoś tutaj, dla kogoś też taki akcent w tym miesiącu może być istotny. Trzymajcie się, do zobaczenia i zostawcie, pamiętajcie, po sobie ślad, komentarz, łapkę. To buduje kanał, ale także daje mnie akcent motywacji do tego, żebyśmy się tu spotkali kolejny raz. To jest bardzo ważne, ta wzajemna energia. Za każdą jedną dziękuję Wam serdecznie, z całego serducha. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Zapraszam, panny. Hej!